Noc Innowacji jest inicjatywą zorganizowaną przez Digital Poland. Jest to nie tylko ogólnopolska inicjatywa związana z szerzeniem wiedzy o nowych technologiach i edukacji właśnie o innowacjach. Dzisiaj w ramach European Digital Days tutaj w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym mamy dwa wydarzenia. Mamy po pierwsze dzień otwarty Space for Makers, czyli naszej prototypowni. Natomiast w drugiej sali, zaraz za ścianą, odbywają się wykłady. Po raz pierwszy otworzyliśmy naszą przestrzeń 400 metrów prototypowni, warsztatowni, dla studentów, innowatorów, pomysłodawców, startupów, osób, które chcą tworzyć. Zaprosiliśmy do współpracy i studentów, koła naukowe przy Politechnice Gdańskiej, Stowarzyszenie Robotyków SCAL, fundacje, pasjonatów, którzy opowiadają o technologiach. Poza tym też można wykorzystywać to, co jest tutaj zlokalizowane. Drukarki 3D, roboty, łaziki, całą elektronikę, osprzęt do budowy własnych prototypów. SCALP to organizacja, która zajmuje się robieniem takich imprez. Zależy nam na tym, żeby promować nowoczesne technologie, ale też o to, żeby budować społeczność, która będzie się zajmowała tymi nowymi technologiami, żeby poznawać ludzi, z którymi będziemy robić super rzeczy. Dzięki temu, że współpracujemy z Parkiem Naukowo-Technologicznym, mamy tą przestrzeń i możemy realizować taki projekt. Przede wszystkim zajęliśmy się tym, co tutaj dzieje się dzisiaj na hali, czyli pokazami robotów i różnych nowoczesnych technologii, dronów, robotów współpracujących, druku 3D. U nas można zobaczyć bardziej zaawansowane technologie, no i zobaczyć przede wszystkim naszą przestrzeń, czyli miejsce, w którym powstają roboty, miejsce, w którym rozwijają się pomysły i projekty technologiczne. Noc Innowacji jest jedną z takich inicjatyw, które chcemy, żeby się tutaj zakorzeniły. Ale oprócz tego chcemy, żeby w tym miejscu odbywały się hackatony, gdzie młode zespoły, młode osoby będą tworzyły rozwiązania. Chcemy także, aby część tego warsztatu była częścią szkoleniową dla uczniów, dla techników, dla osób, które na początku, wiadomo, tworzą swoje rozwiązania poprzez na przykład klocki Lego w domu z rodzicami, ale potem tą swoją pasję mogą przełożyć na realne problemy, na realne rozwiązania. A następnym krokiem jest wykorzystanie tej wiedzy w firmach, które są zlokalizowane w Parku Naukowo-Technologicznym. Widzimy się za rok i mam nadzieję, że ta impreza na stałe wejdzie do naszego kalendarza.